większą cześć i chwałę Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, a nam na pożytek nasz zbawienny czyta nam Kościół Święty Matka Nasza na dzisiejsze święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski lekcję wyjętą z Księgi Judyty zapisaną w rozdziale 13. Pobłogosławił Cię Pan w mocy swojej, bo przez Cię w niwecz obrócił nieprzyjaciół naszych. Błogosławionaś Ty, córko, przez Pana Boga Wysokiego nad wszystkie niewiasty na ziemi. Błogosławiony Pan, który stworzył niebo i ziemię, bo dziś imię Twe tak wsławił, iż chwała Twa nigdy nie zejdzie z ust ludzi, którzy pełni będą na wieki mocy Pańskiej. Dla nich to samej siebie nie szczędziłaś z powodu utrapienia i udręki rodu Twojego, lecz zapobiegłaś upadkowi przed obliczem Boga naszego. I Ewangelię Świętą zapisaną u świętego Jana w rozdziale 19, który jako sług Boży powstawszy z uwagą wysłuchajcie. Onego czasu pod krzyżem Jezusowym stała matka Jego i siostra matki Jego, Maria Kleofasowa oraz Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki swojej: niewiasto, oto syn Twój. Potem rzekł uczniowi: oto matka Twoja. I od onej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzisiejsze święto. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi kwitnie chwała. Od Bałtyku po gór szczyty, kraj nasz płaszczem jej okryty. Matko Boska, Królowo Polska, o Pani nasza częstochowska. W Częstochowie tron swój wzniosła, wielka, można i wyniosła, lecz najczulsza z matek ziemi cierpi razem z dziećmi swymi. Matko Boska, Królowo Polska, o Pani nasza częstochowska. W duchowej jedności z naszymi rodakami żyjącymi w kraju i za granicą obchodzimy dzisiaj uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Naród polski wiele razy doświadczał w ciągu swoich dziejów opieki Matki Bożej. Moc jej orędownictwa zajaśniała szczególnie w czasie tzw. potopu. Po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami król Jan Kazimierz dnia 1 kwietnia 1656 roku uroczystym aktem oddał kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając ją Królową Polski. Święto Królowej Polski ustanowił papież święty Pius X dla archidiecezji lwowskiej. W roku 1924 na prośbę biskupów polskich papież Pius XI ustanowił specjalne święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i pozwolił je obchodzić w całej Polsce w pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 3 maja. Teksty mszalne dzisiejszej mszy świętej wysławiają opiekę Maryi nad naszym narodem i są prośbą o dalszą jej pomoc. Sam Pan Jezus dał nam Maryję za Matkę, mówi o tym dzisiejsza Ewangelia. Pod krzyżem Jezusowym stała Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria Kleofasowa oraz Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał Matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, rzekł do Matki swojej: niewiasto, oto syn Twój. Potem rzekł uczniowi: oto matka Twoja. I od onej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę. Matka Boża króluje z nieba.
tam została wzięta po swoim ziemskim życiu. Mówi o tym dogmat wiary katolickiej ogłoszony przez sługę Bożego papieża Piusa XII. W uroczystość Wszystkich Świętych dnia 1 listopada 1950 roku w Konstytucji Apostolskiej Munificentissimus Deus Ojciec Święty uroczyście obwieścił. Dlatego zaniósłszy do Boga wielokrotne korne błaganie i wezwawszy światła Ducha Prawdy, ku chwale Boga Wszechmogącego, który szczególną swą łaskawością obdarzył Maryję Dziewicę, na cześć Syna Jego, nieśmiertelnego Króla Wieków oraz zwycięzcy grzechu i śmierci, dla powiększenia chwały dostojnej Matki tegoż Syna, dla radości i wesela całego Kościoła, powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych apostołów Piotra i Pawła oraz naszą, ogłaszamy, wyjaśniamy i określamy jako dogmat przez Boga objawiony, że niepokalana Boga Rodzica, zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu biegu życia ziemskiego została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały. Odtąd każdy katolik może być niezawodnie pewnym tej prawdy. Odtąd każdy katolik jest ściśle zobowiązany, aby w tę prawdę mocno wierzyć, nie wątpiąc. Każdy katolik może z pełnym zaufaniem zwracać się do Matki Bożej, w niebo wziętej Królowej. Ciebie na wieki wychwalać będziemy, Królowo Nieba Maryjo. W Twojej opiece niechaj zostajemy, śliczna bez zmazy Lilijo. Wdzięczna Estero, o Panienko Święta, Tyś przez aniołów jest do nieba wzięta, niepokalanie poczęta. Podnieśmy dzisiaj oczy i patrzmy na Maryję, naszą Królową. Podziękujmy jej z serca za wszystkie przejawy jej opieki w naszym życiu osobistym, rodzinnym i w całej historii naszego narodu. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo, Ty za nami przemów słowo, Maryjo. Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę. Twe królestwo weź w porękę, Maryjo. Dzisiejsze święto przypomina nam także, że toczy się wielka walka duchowa o wymiarach światowych, a nawet kosmicznych. Walka między siłami ciemności a światłem, walka między dobrem a złem. Smok walczy z niewiastą. Toczy się walka dramatyczna między dobrem a złem, między Królestwem Bożym a Królestwem Ciemności. I tak będzie do końca świata. Dzisiaj popatrzmy na dramatyczną sytuację Kościoła katolickiego, rozszarpywanego już jawnie przez wilki w owczej skórze. Popatrzmy na dramatyczną sytuację Kościoła katolickiego w naszej Ojczyźnie. Największym skarbem naszej Ojczyzny przez wieki była wiara katolicka. Jedyna prawdziwa wiara, jedyna wiara dająca zbawienie duszy. A dzisiaj Pan Jezus stawia pytanie, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Ze smutkiem konstatujemy, że od kilkudziesięciu lat w Kościele katolickim i w naszej Ojczyźnie głosi się jakąś inną naukę. Nie tę samą wiarę, którą wyznawali nasi przodkowie i święci na polskiej ziemi. Sprawuje się nie ten sam kult, który sprawowali przez wieki biskupi i kapłani katoliccy na polskiej ziemi. Pielęgnuje się nie te same obyczaje, które kultywowali nasi przodkowie na polskiej ziemi. Trzeba to powiedzieć jasno. Największym problemem naszej Ojczyzny
Nie są dzisiaj braki i nieporządki w dziedzinie polityki, gospodarki, kultury i innych dziedzin. Największym problemem naszej ojczyzny jest odkształcanie katolickiego depozytu wiary. Dramatem naszych dni jest to, że tę odkształconą wersję, naznaczoną nurtami judeo-protestancko-globalistycznymi, podaje się jako wiarę katolicką. A nie jest to wiara katolicka. Wiarą katolicką, jedyną prawdziwą wiarą, jedyną wiarą dającą zbawienie duszy jest ta wiara, którą Kościół katolicki przyniósł na polską ziemię i którą przez 10 wieków krzewił ku pożytkowi i zbawieniu polskich serc w kraju i na obczyźnie. Jeden tylko przykład odkształcania katolickiego depozytu wiary. Wbrew poleceniu Chrystusa i wbrew stałej praktyce Kościoła katolickiego, przedstawiciele tzw. Kościoła posoborowego mówią nam dzisiaj, że nie należy nawracać Żydów i innych ludzi, innych religii na wiarę katolicką. Co więcej, słyszymy, że nawracanie ludzi innych religii na wiarę katolicką jest niedorzecznością i grzechem. A starsze panie z różańcem w ręku, uważające się za gorliwe katoliczki, mówią, że wszystkie religie są dobre. To tylko jeden aspekt, jedna kwestia, w której nastąpiło jawne odejście od nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Są i inne kwestie, ważne i poważne, są i inne odkształcenia doktrynalne, jest cały szereg aberracji, uzurpacji, profanacji w zakresie kultu, jest zwodniczy nurt oswajania takich czy innych grzechów i zastraszająca ignorancja religijna. Wielu i młodych, i starych nie rozróżnia już tego, co jest katolickie, od tego, co jest odkształconą, a więc fałszywą wersją katolickiej wiary, podróbką o charakterze judeo-protestancko-globalistycznym. Konstatujemy zatem z pełną odpowiedzialnością za słowo. Nie wszystko to, co dzisiaj podaje się jako katolickie, jest nim w rzeczywistości. To jest największy problem Kościoła katolickiego dzisiaj i to jest największy problem naszej ojczyzny dzisiaj. Odkształcanie katolickiego depozytu wiary. Trzeba robić wszystko, co możliwe i życie temu poświęcić, aby wiara katolicka w jej wymiarze doktrynalnym, kultycznym, moralnym, duchowym wracała do polskich serc i do polskich rodzin i do polskich parafii. Wtedy i tylko wtedy możemy mieć uzasadnioną nadzieję, że błogosławieństwa Bożego i opieki naszej Królowej nam i przyszłym pokoleniom nie zabraknie. Sprawa jest na gorąco, bo jedyną prawdziwą wiarą, jedyną wiarą dającą zbawienie duszy jest wiara katolicka, ta, której uczył Pan Jezus, ta, za którą życie dały rzesze męczenników, ta, której Kościół katolicki, pouczony objawieniem Bożym zawartym w Piśmie Świętym i tradycji, nieomylnie przez wieki uczył także na polskiej ziemi ku pożytkowi i zbawieniu dusz. W wyznaniu wiary świętego Atanazego czytamy: Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut tenet catholicam fidem. Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.
Kwestia jest poważna, bo zniekształcanie katolickiego depozytu wiary jest ciężkim grzechem, jest zamachem na wiarygodność Boga samego. Pisze święty Ignacy Antiocheński w liście do Efezjan: nie błądźcie, bracia moi, ci, którzy rujnują rodziny, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Jeśli więc ci, którzy tak czynili, postępując według ciała, już zostali ukarani śmiercią, o ileż bardziej powinien być ukarany ten, kto przewrotną nauką fałszowałby wiarę Bożą, za którą Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Kto byłby splamiony takim przestępstwem, pójdzie w ogień nieugaszony, podobnie jak i ten, kto go słucha. Jeśli zatem myślimy dzisiaj poważnie o Kościele katolickim, jeśli myślimy dzisiaj poważnie o naszej Ojczyźnie, jeśli myślimy dzisiaj poważnie o zbawieniu naszej duszy i o zbawieniu naszych bliźnich, podejmijmy konsekwentnie trzy zadania strategiczne. Pierwsze, starania o odzyskanie katolickiego myślenia, mentalności katolickiej poprzez systematyczne, codzienne sięganie do objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym i tradycji, czyli do przebogatego rezerwuaru prawdy, którą Kościół przez 2000 lat zgłębiał i autorytatywnie jej nauczał. Trzeba zakładać biblioteki 58 i trzeba czytać codziennie teksty pewne, prawdziwe, katolickie. Katolik kształci się chętnie. Drugie, trzeba podejmować starania o powszechne przywrócenie wybornie katolickiej, tradycyjnej mszy świętej, która przez 10 wieków była największym skarbem polskiej ziemi i która uświęcała całe pokolenia naszych przodków i serca polskich świętych. Trzecie, trzeba podejmować starania o prowadzenie w rodzinach życia świętego, poczynając od zachowania czystości w czynie, myśli i słowie, serca czystego, życia w łasce uświęcającej, klękania do codziennego, porannego i wieczornego pacierza i rzetelnego wypełniania obowiązków stanu. Słowo Boże przestrzega nas: uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Pisze apostoł narodów: i my zatem, mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo, tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo, przez Twego Syna konanie, uproś sercom zmartwychwstanie, w Ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo. Piękne karty wierności katolickiej wierze odnajdujemy w naszej historii. Wielu było takich, którzy motywowani katolicką wiarą oddawali swoje życie za wolność i niepodległość naszej ojczyzny. By wspomnieć tylko Orlęta Lwowskie, młodych walczących w Powstaniu Warszawskim, czy tak zwaną Piątkę Poznańską, pięciu młodych wychowanków salezjańskich, wychowanków oratorium salezjańskiego z Poznania. Szlachetni młodzi, snujący plany na przyszłość,
plany, które zostały brutalnie skonfrontowane z nazistowską nienawiścią do tego, co polskie. Wybuchła II wojna światowa, nie stali bezczynnie. Z miłości do ojczyzny podjęli działalność konspiracyjną. Zostali aresztowani przez Niemców i skazani na śmierć. Straceni 24 sierpnia 1942 roku w Dreźnie. Bóg przyjął ofiarę ich życia. Osiągnęli cel, wierni do końca. Wzruszające są ich listy, jakie przed śmiercią pisali z więzienia do swoich rodzin. Byli przygotowani na śmierć. Kapłanowi, który ich spowiadał, jeden z nich, Franciszek Kęsy, powiedział odważnie: niech ksiądz wysoko trzyma krzyż, kiedy będziemy umierali, abyśmy umierając widzieli Chrystusa. Te słowa młodego Polaka są pięknym świadectwem katolickiej wiary i miłości do Polski. Dzisiaj przychodzi nam toczyć inną walkę, walkę o ocalenie integralności katolickiego depozytu wiary. Walkę z wrogiem, który wtargnął w sam środek Kościoła katolickiego. Walkę, która toczy się i na polskiej ziemi. Choćby zabrakło nam dowódców wiernych, choćby inni dezerterowali, nam zdradzić nie wolno. Szlachetnie jest walczyć w obronie sprawy najświętszej. Módlmy się słowami, którymi kapłan podczas dzisiejszej mszy świętej modli się do Boga o wolność religii katolickiej, jedynej prawdziwej religii, objawionej przez Boga, jedynej religii dającej zbawienie duszy. Deus quia defensione populi polonici in beatissima Virgine Maria mirabile auxilium constituisti concede propitius ut ade matre et regina nostra intercedente et religionis integritas et patrie securitas indesinenter consistat. Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę. Spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.